Zastanawialiście się kiedyś, czym jest związek partnerski, a czym tylko związek. Wiesz, jak Twoje zachowanie odbiera Twój partner? Czy wiesz może jak należy się zachowywać, by tworzyć, a nie niszczyć? Rafał Schreiner zapraszam. Moi drodzy, witam po raz kolejny. Dzisiaj znowu pożąda dawka wiedzy, więc subskrybujcie mój kanał. Jeśli chcecie otrzymać więcej ciekawych informacji, a interesujące linki w opisie filmu po prostu już możemy zaczynać Czego nauczymy się z tego filmu? Odkryjecie, co to znaczy być dobrym partnerem? Poznacie trzy charakterystyczne cechy związku partnerskiego. Zrozumiecie, że aby utrzymać jakość relacji, musicie skupić się na swoim partnerze. A także odblokujecie strategie potrzebne do pozytywnego przyniesienia nastawienia na wasz związek. Na czym więc polega związek partnerski? Jak pokazujesz się w swoim związku? Jak powinniście pokazać się swojemu partnerowi? Czy uważacie się za np. dobrego partnera, a może już nim jesteście? Wielu z nas skupia się na tym, co dostajemy w związku, a nie to, co możemy dać. Obchodzi nas to, jak wpływają na nas myśli i uczucia czy działania partnera. Ale co by było, gdybyśmy odwrócili to skupienie? Co by było, gdybyśmy zaczęli zaspokajać potrzeby naszych partnerów przed naszymi? Co by było, gdybyśmy zaczęli skupiać się na dawaniu zamiast na zdobywaniu? Jak zmiana tej mentalności wpłynęłaby na nasz związek? Zamiast pytać, czy. On, ona jest dobrym partnerem, no to pojawia się pytanie, czy to ja jestem dobrym partnerem? Kluczem do głębokiej, namiętnej relacji jest zrozumienie, w jaki sposób oboje się zachowujecie. W jaki sposób Twoje obawy, ograniczenia czy wzorce przeszkadzają Tobie w zgraniu się i utrzymywaniu kontaktu z osobą, która może dać Ci całą siebie. Jeśli naprawdę chcesz zmaksymalizować nie tylko jakość, Waszego związku, ale też radość i satysfakcje, które towarzyszą Ci wraz z partnerem, to właśnie nadszedł czas, aby zmienić ten egocentryczny sposób myślenia i przejść do zdania sobie sprawy z tego, że nie Ty jesteś najważniejsza, nie Ty jesteś najważniejszy. Także uświadomcie to sobie, uświadomcie sobie potrzeby partnera. Jak to zrobić? Po prostu o tym pomyśl i zadbaj o dobrą komunikację. Nie ma nic bardziej intymnego, ani żadnej sytuacji, która ujawnia więcej naszych lęków lub niepewności niż romantyczny związek. Kiedy jesteście dobrym partnerem, to nie podsycajcie niepokoju swojego partnera. Pokażcie osobie, z którą jesteście, że może się przed wami otworzyć i wykorzystajcie tę szansę na stworzenie silniejszej więzi. Dzięki zaspokajaniu potrzeb, a także pragnień partnera, zwiększycie poczucie zaufania i bezpieczeństwa. Co w ostatecznym rachunku zbliży Was do siebie. Ale zanim celowo i asertywnie dokonacie tej zmiany, to ważne jest, aby w pełni rozpoznać, w jakim momencie jesteś w tej relacji, czyli jaki rodzaj dynamiki przynosisz swojemu partnerowi. Zamiast pytać, jak dobrym partnerem jesteś, zapytaj zamiast tego, w jakim związku żyjesz. Co ważniejsze. Co robisz, aby w ogóle naprawdę pokazać się swojemu partnerowi i osiągnąć ten pożądany rodzaj relacji? Ja wyróżniam tutaj trzy rodzaje związków partnerskich. Pierwszy to jest związek ja. Kiedy jesteś w związku ja, to zawsze chodzi o Ciebie. Nie o Ciebie Twojego partnera, tylko o Ciebie. Skupiasz się na zaspokajaniu swoich potrzeb, no i tego, co dostajesz lub czego nie dostajesz i pozostajesz w związku tylko wtedy, gdy dostajesz to, co chcesz. Partnerzy, którzy tutaj się znajdują, czyli w tym związku z osobą ja, czują się często samotni, czują się niewspierani, czują się jak osoby wyizolowane, a to nie jest tak, jakby chcieli się czuć, mając dobrego partnera. Będą czuli się tak, jakby musieli poświęcić swoje pragnienia albo swoje potrzeby, aby mogli spokojnie żyć. No i ostatecznie ponieważ potrzeby te nie są nigdy zaspokojone, no to będą szukać innych sposobów, tworząc różnice i rozłączenie, oddalanie się w waszym związku. Drugim rodzajem jest związek równości. Ten rodzaj relacji dotyczy jak nazwa wskazuje równości. Każdy z was skupia się na zaspokajaniu własnych potrzeb. Wasze motto brzmi: ja zaopiekuję się sobą i swoimi sprawami, a ty swoimi. Oznacza to, że nadal działasz na poziomie egocentrycznym. Może na początku brzmi to uczciwie, ale niestety taki nie jest. To nie jest tak, że ty wykonujesz swoją część, ja robię swoje sprawy i sprawmy, że to jakoś będzie działało razem. Prawdziwe partnerstwo, czyli związek partnerski polega na czymś innym. Na tym, co określamy jako udany związek, czyli punkt trzeci, jako związek my. W prawdziwym związku partnerskim ponosisz całkowitą odpowiedzialność za to, co czuje druga osoba. Szczerze czujesz, no i wierzysz, że potrzeby drugiej osoby są Twoimi potrzebami. W tym typie relacji być dobrym czy bardzo dobrym partnerem oznacza działanie na poziomie duchowym. Kiedy ktoś mówi: Słuchaj, robię wszystko, co mogę, ale musisz iść i zrobić swoją część. No to może to. Zabrzmieć dobrze przy pierwszym kontakcie, na pierwszy raz, ale to będzie powoli Was dzielić. Relacja poziomu my oznacza, że oboje interesujecie się potrzebami drugiej osoby i działacie zawsze razem dla dobra ludzi. To jest typ relacji, w którym wszyscy chcemy być. W którym z tych wymiarów jesteś obecny w swoim związku? Odpowiedz szczerze. W jakim wymiarze Twoim zdaniem znajduje się Twój partner? No i jaki jest wynik lub konsekwencja, że tu jesteście? Czy oboje zgadzacie się i nie ma u Was kłótni? Jeśli chcesz stworzyć trwałą zmianę, to przestań koncentrować się na tym, co robi Twój partner, albo czego nie robi, i zacznij zadawać sobie pytanie: co robię ja? Jak ja mogę być dobrym partnerem? Poprzez przesunięcie świadomości ku sobie ku swojemu wnętrzu i oddanie dla potrzeb swojego partnera, nie negując własnych potrzeb, pokazujecie partnerowi, że jesteście tam dla nich, że można Wam zaufać, i że mogą czuć się bezpieczni w swojej bezbronności bądź w chwilach, gdy Was potrzebują. A to z kolei wzmocni więź intymności w Waszym związku, pomagając Tobie, Wam ostatecznie w pewnym rozrachunku, aby być sobą. W konsekwencji twój związek stanie się naprawdę niezwykły. To dzisiaj na tyle. W opisie macie linki do subskrypcji moich no social mediów i bloga, aby być oczywiście na bieżąco i otrzymywać najświeższe informacje. Mam jeszcze dla Was pełne zadanie. Napiszcie w komentarzu, jaki jest Wasz główny cel w związku. Pozdrawiam serdecznie. Rafał Schreiner.